I witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Głyska. Trwa specjalne wydanie programu Telewizji Republika Państwa i moim pierwszym gościem jest pani minister Małgorzata Paprocka, minister w kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, pani minister. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu. Pani minister, dzisiaj bardzo ważne oświadczenie pana prezydenta. Pan prezydent ogłosił, iż rozpoczął procedurę ułaskawienia, no właśnie, ponownego ułaskawienia obu panów posłów, którzy w tej chwili przebywają już w więzieniach, pana posła Mariusza Kamińskiego, pana posła Macieja Wąsika. Tą prośbę pan prezydent rozpoczął między innymi no, po wniosku, rozumiem, żon obu posłów. Tak. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z punktu prawnego? To jest nowa procedura, to jest rozszerzenie tego starego, przecież cały czas obowiązującego ułaskawienia. No, tu pani redaktor dotyka sedna sprawy. Pan prezydent cały czas uważa, że ułaskawienie, które zostało podjęte, akt łaski zastosowany w 2015 roku, jest nadal obowiązujący. W ocenie pana prezydenta zarówno pan Mariusz Kamiński, jak i pan Maciej Wąsik są posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast no, nie da się abstrahować od sytuacji faktycznej, z którą mamy do czynienia. Zatrzymaniem, z doprowadzeniem panów posłów do zakładów karnych, łącznie z dzisiejszym, znowu w takim bardzo ekstraordynaryjnym trybie, przeniesieniem, rozdzieleniem z tych informacji, które są w domenie publicznej, z rozdzieleniem panów pomiędzy zakładami karnymi. No, sytuacja się przez ostatnie dni diametralnie zmieniła. Dzisiaj pan prezydent wydał postanowienie dotyczące wszczęcia postępowania ułaskawieniowego. Akta zostały skierowane do właściwego podmiotu, jakim jest prokurator generalny. To jest postępowanie na podstawie artykułu 139, czyli konstytucji tego, który mówi o prawie łaski, i również przepisów kodeksu postępowania karnego. To jest ta klasyczna droga ułaskawieniowa. I to, co chciałabym również bardzo wyraźnie podkreślić, pan prezydent oprócz wydania postanowienia skierował również pismo, formalne pismo do pana Adama Bodnara, prokuratora generalnego, w którym informuje o wydaniu tego postanowienia, ale również zaznacza, że oczekuje niezwłocznego skorzystania przez prokuratora generalnego z normy z artykułu 568 Kodeksu Postępowania Karnego, które mówi o tym, że prokurator generalny może tutaj zarządzić przerwę w odbywaniu kary. No, okoliczności tej sprawy, kwestie. Pan prezydent stoi cały czas na stanowisku, że panowie to są osoby o krystalicznych charakterach i rzeczą absolutnie niewyobrażalną jest, żeby dwóch posłów, dwóch ministrów, które całe życie poświęcili zawodowe na walkę z korupcją, dziś odbywali karę. Względy oczywiście humanitarne, pani redaktor wspomniała, no właśnie, wspomniała prawda o małżonkach. Tak, tak? No to jest tych wątków bardzo wiele. Porozmawiamy, ale może na początku ja tu pytam, czy akta już w takim razie związane z rozpoczęciem procedury ułaskawienia, pismo pana prezydenta, o którym pani minister przed chwilą wspomniała, to już jest fizycznie w Ministerstwie Sprawiedliwości? Zostały doręczone do prokuratury, tak. Pani minister, bo mamy w przestrzeni publicznej informacje, które dziennikarze twierdzą, że są komunikatem płynącym z wnętrza Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam miała odbyć się jakaś narada i wedle tego, co jest w tej chwili dostępne w przestrzeni publicznej, wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości, pan minister Bodnar, nie zamierza w żaden sposób z tą sprawą się śpieszyć, co oznacza jeszcze jakiś czas przebywania obu panów posłów w więzieniu. Tak naprawdę nie wiem, i to pytanie do pani minister, jak długi? Czy tu są jakieś terminy, czy też to zależy, przepraszam, no, od dobrej albo chyba w tym wypadku złej woli? To jest decyzja po stronie prokuratora generalnego zgodnie z przepisami, z tym cytowanym przeze mnie artykułem Kodeksu Postępowania Karnego. Na ten moment to jest tylko i wyłącznie w gestii prokuratora generalnego. No, muszę wyraźnie podkreślić, że na razie pan prokurator chyba nie jest zainteresowany. Muszę wyraźnie podkreślić, że oczywiście prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stosownych tutaj narzędzi nie ma. A tak jak pan prezydent zawsze działał na podstawie prawa, tak dalej to jest. No nie ma takiej kompetencji głowa państwa. Zostało to skierowane do jedynego organu, który dzisiaj taką decyzję może podjąć. Panie redaktor, bez wątpienia sytuacja, dzisiejszy marsz, który też jest jasnym tutaj sygnałem, przecież na nim również
Na nim również gościły żony panów posłów. Wcześniej było spotkanie z panem prezydentem, wspólna konferencja, konferencja prasowa. Tutaj ten akt solidarności z panami posłami no jest jednak takim jasnym stanowiskiem również społeczeństwa. Nie jest w interesie na pewno nas jako polskich obywateli, aby mnożyły się niepokoje, aby był zachwiany ład konstytucyjny, ład społeczny w kraju. No na tym korzystają tylko nasi wrogowie. To trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Więc oczywiście jest apel tutaj do pana prokuratora o podjęcie, tak jak pan prezydent napisał, oczekuję niezwłocznego wydania tej decyzji. No, przynajmniej te informacje, które są dostępne w przestrzeni publicznej teraz, wskazują na to, że pan prokurator czy pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar no, nie jest specjalnie zainteresowany wnioskiem pana prezydenta. Niestety, bo to rzeczywiście no, w pewnym sensie wyciszyłoby atmosferę, która w Polsce panuje. No, ale to teraz, pani minister, mamy ułaskawienie pana prezydenta sprzed kilku lat. To ułaskawienie jest w mocy tak. I to jest nie tylko opinia pana prezydenta, ale to też jest opinia polskiego sądu najwyższego, opinia Trybunału Konstytucyjnego, nieraz wyrażona. Teraz mamy wniosek o kolejne ułaskawienie. Czy tu możemy się spodziewać jakichś niespodzianek? To znaczy być może teraz okaże się, że jest problem z realizacją tej prerogatywy pana prezydenta po raz kolejny. No bo ta pierwsza po raz pierwszy nie zostało uszanowane. Czy tutaj może być jakaś dowolność w interpretacji? Czy może to być sabotowane, mówiąc już zupełnie wprost, ze względów politycznych? Pani redaktor... Pewnie jakiś czas temu z całą konsekwencją nie, tak? Uśmiechnęłabym się i powiedziała, że pani redaktor, wszystko wynika z przepisów, sprawa jest oczywista. Tutaj prokurator generalny jest związany wnioskiem, jest kwestia wszczęcia postępowania. Oczywiście tutaj ocenia kwestię zwolnienia, ale procedura będzie się toczyć. Natomiast niestety pani redaktor, patrząc na to, co się działo właśnie w tej sprawie od roku 2015, kiedy pan prezydent podjął decyzję pierwszą o ułaskawieniu, gdzie patrząc na sprawy analogiczne dotyczące chociażby powołań sędziowskich, ja wiem, że dla opinii publicznej te sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego, ale w sensie konstytucyjnym to i to jest prerogatywą prezydenta, a więc zarówno kwestia stosowania prawa łaski, jak i powoływania sędziów są wyłączone spod kontroli sądów i innych organów. Doszło do tego w polskim państwie, że ten przepis, te normy konstytucyjne nie były realizowane. Natomiast mamy bez wątpienia na jednej szali kwestię sporu prawnego, gdzie każda ze stron używa argumentacji z perspektywy prawnej, sprawa wydaje się jednoznaczna, ale jest tak obudowana kwestią orzeczeń, stanowisk, interpretacji, często o charakterze oczywiście związanych z sympatiami politycznymi. Ja rozumiem, że dzisiaj dziś mamy kwestię... nie ma pewności co do tego, jaka będzie reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozumiem, że wie, że pani minister ma pewność, jaka powinna być, a jaka będzie. Wiem, co wynika z przepisów prawa, natomiast no, teraz w tym momencie decyzja jest po stronie prokuratora generalnego. Jak długo prokurator generalny, czyli pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar może podejmować tę decyzję? Proszę wybaczyć, no, nie będę tak odważna, żeby tutaj stawiać może, jakiekolwiek... Może zastanawiać się, ja zapytam, może zastanawiać się nad tym miesiąc? Może dwa? Pani redaktor, rozważać tę sprawę i podejmować decyzję z przepisów nie wynika termin. Natomiast myślę, że trzeba sobie zdawać sprawę, jak ekstraordynaryjna to jest sprawa, z jakimi konsekwencjami i dla systemu prawnego, dla systemu konstytucyjnego, dla działania organów państwa z jednej strony, dla naszej sytuacji i wewnętrznej, i zewnętrznej. Oczywiście nie da się abstrahować od sytuacji osobistej, prawda, ale to jest kwestia, powiedziałabym, taka, która zawsze występuje, prawda, bo zawsze mamy tutaj emocje. Oczywiście tutaj, w tej sprawie konkretnej, ewidentnie pan prezydent traktuje panów ministrów jako osoby, które w więzieniu znajdują się absolutnie bez żadnej podstawy. Zarówno co do meritum skazania, jak również w perspektywie ułaskawienia. Ale
prokurator generalny wydaje się, że nie może traktować tej sprawy jak każdej innej. Ona jest jednak bardzo wyjątkowa, również właśnie na ten kontekst, taki powiedziałabym, państwowy. Pani minister, no ale właśnie z kręgów rządowych płyną zupełnie inne głosy, bo słyszymy, że to są obywatele jak wszyscy inni, że prawo jest równe wobec wszystkich, że przestępcy, skoro jest wyrok sądu, trafiają do więzienia i zero jakichkolwiek, ja powiem, zero litości, tak, albo zero wątpliwości. No, taka jest informacja przekazywana opinii publicznej. Panie redaktorze, ja nie kwestionuję tego, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i to jest taki fundamentalny zapis. Tylko właśnie jest specjalna ścieżka prawna. Dokładnie, pani redaktor, że pytanie jest tutaj, czy aby na pewno z tą równością mamy do czynienia na wszystkich etapach postępowania, bo patrząc na to, w jak ekstraordynaryjnym trybie, w jak niezwykle szybko podejmowane były decyzje. Myślę, że tytułem przykładu warto wskazać jeden fragment. Związany niekoniecznie z samym odbyciem kary, ale z kwestią próby wygaszania mandatów. Przepis jasno mówi, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego nie zostało ani dostarczone marszałkowi Sejmu przez ministra sprawiedliwości, ani nie zostało w aktach sprawy przekazane do sądu. Tak. Rejestracja w KRK chwilę trwa. Zupełnie ten etap został pominięty. Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej ten etap jasno wskazała. To się wydaje szczegół techniczny, ale jednak tutaj ten pośpiech wskazuje na to, jak ten pośpiech tutaj jest niezwykły. Rzecznik na antenie naszej stacji wskazywał na to, że sędzia, który wydał ten nakaz zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego, nie miał przy sobie akt sprawy, więc to też, no tutaj rzeczywiście w przypadku obu panów posłów widać, że wymiar sprawiedliwości z wielką gorliwością działał i brak dokumentów i brak wpisów, brak spełnienia procedur absolutnie mu nie przeszkadzał. Natomiast pani minister, załóżmy, że jednak tym razem prawo w Polsce przez Ministerstwo Sprawiedliwości będzie uszanowane i panowie posłowie, dziś nielegalnie przetrzymywani w więzieniu, wyjdą na wolność. Kim będą? Bo dziś marszałek Hołownia mówi, no dobrze, będą ułaskawieni, to wyjdą, ale to nie są posłowie. Ale mamy wyrok, że to są posłowie. Kim oni będą? Pani redaktor, strona sceny politycznej, która od lat nawoływała do respektowania konstytucji, zasad demokracji, dziś mówi wprost, że nie respektuje wyroków sądu. Proszę popatrzeć, dzisiaj oprócz sprawy panów posłów doszło do orzeczenia, do stwierdzenia ważności wyborów w Sądzie Najwyższym. Nie znam szczegółów, proszę wybaczyć, bo byłam dzisiaj zajęta tą sprawą cały dzień, ale wiem, że do wydania takiego stosownego postanowienia doszło. To jest ta sama izba. Czy dziś ktoś wyjdzie i będzie mówił, że to nie jest sąd? No rzeczywiście, czy takich głosów czy będziemy nie słyszeliśmy. Ja dzisiaj mówię, ja jestem dzisiaj niespecjalnie tu. Ja obserwowałam to, co się dzieje, ale rzeczywiście pan marszałek Hołownia nie podważał. Jako żywo nie słyszę, żeby postanowienie całej izby w pełnym składzie. Więc mamy sytuację taką, że część polityków bardzo chętnie wybiera sobie dogodne orzeczenia, dogodne fragmenty orzeczeń, czy to krajowych, czy zagranicznych, i do sytuacji politycznej to dostosowuje. Nie da się tak prowadzić spraw państwowych, ponieważ po pierwsze nikt nie ma takiego uprawnienia, aby w taki sposób działać, no ale właśnie w bardzo łatwy sposób można wykazać niekonsekwencje, żeby nie powiedzieć dalej, że to jest pewnego elementu również ośmieszanie działania państwa, minister, prawda? Ja mam wrażenie, że jednak przedstawiciele koalicji rządzącej w ogóle nie kryją się z tym, że te działania, które podejmują wobec nie tylko panów posłów, ale chociażby wobec mediów publicznych, że to są działania nielegalne. Oni mówią o tym wprost. Mówią do mediów, mówią na spotkaniach swoich partyjnych, mówią swoim wyborcom, ale mówią, nie mamy wyjścia.
PiS tak zagmatwało sytuację prawną w Polsce, że musimy, przepraszam bardzo, wjechać z pałką, złamać prawo, a później będziemy tam za jakiś czas, no takie są obietnice, prostować. No. Panie redaktor, ja wierzę jednak, że w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest nasza ojczyzna, jest system bezpieczników przed takimi działaniami i najlepszym przykładem jest chociażby odmowa dokonania wpisu w aktach rejestrowych, prawda, we wspomnianej przez panią redaktor w sprawie mediów publicznych. Pan prezydent mówił jasno od samego początku, kiedy ta sprawa się zaczęła, że uważa działania za nielegalne, że uważa to, co robi pan minister Sienkiewicz na podstawie uchwały Sejmu, jest po prostu rażącym złamaniem prawa. I sąd to dosłownie na dniach potwierdził. Ja jestem głęboko przekonana, wyrażam taką nadzieję z całą odpowiedzialnością, że sprawa panów ministrów Kamińskiego i Wąsika, nie umiem powiedzieć w jakim czasie. Mhm. Bardzo mi jest z tego powodu przykro, ale również znajdzie dokładnie taki finał, że sprawiedliwość w tej sprawie i prawo w tej sprawie zwycięży, dlatego że tylko wtedy jesteśmy w stanie normalnie prowadzić sprawy naszej ojczyzny, kiedy takie standardy będą respektowane. Kompletnie nie przekonuje mnie nie tylko głos polityków, bo politycy, powiedzmy sobie szczerze, że różne rzeczy na potrzeby kampanii, na potrzeby debaty politycznej, różne rzeczy są dziś w stanie mówić. Natomiast, no ale za chwileczkę, ale za chwilę się zacznie, przed nami wybory samorządowe, potem w krótkiej perspektywie eurowybory i właściwie za chwilę rozpocznie się kampania prezydencka. Ale martwi mnie przede wszystkim to, że za takimi głosami również stoją głosy tych, którzy chcą uchodzić za autorytety prawnicze i tutaj dają pewnego rodzaju glejt, co powoduje oczywiście ogromną konfuzję również społeczną. Sprawa ułaskawieniowa jasno pokazuje. Każdy ma swój głos, a na końcu Pani mówimy minister, o życiu tych panów. Bo państwo widzą na naszym ekranie tej bocznym, to cały czas ci, którzy wracają z marszu w obronie demokracji, w obronie wolności słowa. Oni dziś uczestnicy tej demonstracji, ponad 300 tysięcy osób w Warszawie, mimo tej no, dramatycznie jednak nieprzyjemnej pogody, mówili na antenie naszej stacji, że właściwie to oni nie mają pewności, co dziś jest. Kto dziś jest sądem? Że jedna Izba Sądu Najwyższego mówi jedna, druga mówi drugie. Że, znaczy widać to już w rozmowach ze zwykłymi obywatelami, że to jest problem. Że może nikt do końca tej sytuacji nie rozumie, ale widzi, że ona jest po pierwsze nienormalna, a po drugie jest po prostu niebezpieczna. Ona jest skrajnie niebezpieczna, dlatego wszelkie głosy nawiązujące do kwestionowania statusu sędziów, do mówienia o tym, że będzie do wznowienia wiele milionów orzeczeń, bo takie będą skutki zakwestionowania powołań sędziowskich. Ponad 6 milionów, tak? Pan prezydent mówi, w Polsce najważniejszym prawem jest konstytucja. Konstytucja jasno mówi, kto jest sędzią. I nie zmieniają tego orzeczenia, no, orzeczenia sądów europejskich, choć ostatnio właśnie po orzeczeniu, prawda, sprzed świąt, kiedy było kwestionowanie nie sędziów, a Izby Kontroli Nadzwyczajnej, teraz było orzeczenie jasno odnoszące się do statusu sędziów. Powiem tak, za skrajnie nieodpowiedzialne w perspektywie działania państwa uważam wszelkie głosy i polityków, ale również te pochodzące od części stowarzyszeń sędziowskich, które nawołują tutaj do jakichś daleko idących zmian. Mówię, to jest igranie z konstytucją, których ofiarą będą zwykli obywatele, którzy po sprawiedliwość poszli do sądów w sprawach rodzinnych, w sprawach karnych, w jakichś sporach, prawda, pracowniczych. Tutaj jest bardzo jasne weto ze strony pana prezydenta do takich zmian. Pan prezydent mówi jasno, na żadne zmiany związane z kwestionowaniem statusu sędziowskiego się nie zmienię. To jest stanowisko bardzo konsekwentne. To, panie minister, chociażby przypominając ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze dotyczący nowelizacji Sądu Najwyższego, tam Trybunał podzielił pogląd pana prezydenta. Jeśli będą zmiany nawet dalej idące, bo takie są zapowiadane, tu będzie żelazna konsekwencja pana prezydenta. To w takim razie dwa pytania. Pani minister, ja zapytam wprost. Posłowie dziś nielegalnie, bezprawnie przetrzymywani w więzieniu, w końcu miejmy nadzieję wszyscy, że szybko wyjdą z tego więzienia. Mają prawo wejść do Sejmu i domagać się umożliwienia uczestnictwa w obradach? W ocenie pana prezydenta tak.
pan prezydent nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Był akt łaski w 2015 roku. Dalsze działania, które były podejmowane, są w kontrze z prawem łaski prezydenta i jeszcze dodatkowo zostało to potwierdzone orzeczeniem właściwej w tej sprawie Izby, czyli Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Tu jest jasne stanowisko pana prezydenta w tym zakresie. Czy w tym wniosku, który dziś trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości, też pan prezydent odnosi się do tego wcześniejszego ułaskawienia? Sam wniosek się do tego nie odnosi, natomiast zarówno wypowiedź publiczna, jak również to pismo, o którym wspominam, jasno wskazuje na stanowisko pana prezydenta w tym zakresie. Jakby samo wszczęcie to jest, powiedziałabym, bardzo formalny akt, tak? I tam miejsca na tego typu deklaracje nie ma. Natomiast to stanowisko zostało jasno wyrażone również w piśmie odręcznie podpisanym przez pana prezydenta w części dotyczącej i ułaskawienia, i statusu panów jako posłów na Sejm Rzeczypospolitej. To pani minister, też tak naprawdę kilka dni temu rozmawiałyśmy w studiu telewizji Republika. W innej rzeczywistości. W innej rzeczywistości, to prawda. Ale wtedy ja pytałam panią minister o to, czy nie mamy do czynienia z takim rozkręcaniem spirali nacisku na pana prezydenta, że ma ułaskawić, a jak ułaskawi, to ma powiedzieć, że nominacje sędziowskie, których dokonywał na przestrzeni lat, zdaje się prawie 4000 sędziów w Polsce, już zostało powołanych przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, są też nieważne, są wadliwe i trzeba, nie wiem, procedurę od razu, weryfikację, nie wiem co, ale w każdym razie, że są wadliwe. Czy ta dzisiejsza decyzja pana prezydenta oznacza jakąkolwiek gotowość do powtórzenia, zweryfikowania nominacji sędziowskich, czy też nie? Nie, mówię to z całą odpowiedzialnością. Tu sytuacja jest diametralnie inna, przede wszystkim ze względu na okoliczności faktyczne. Co do ułaskawienia z 2015 roku, to była sprawa precedensowa. Faktycznie poglądy w tej sprawie były różne. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tamto ułaskawienie zostało przeprowadzone absolutnie zgodnie z prawem, bo poglądy są różne, prawda, w ramach środowiska prawniczego. Więc ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast wokół nominacji sędziowskich takiej wątpliwości nie ma żadnej, bo tutaj jest przepis jasny, powołuje prezydent na wniosek KRS-u. I tutaj nie ma nawet cienia dyskusji na ten temat wśród prawników, więc pod tym względem te sytuacje są zupełnie niepodobne. I tak jak mówiłam wcześniej, z całą mocą podkreślam, że zgody na kwestionowanie statusu sędziów trzeciej władzy ze strony pana prezydenta do ostatniego dnia sprawowania urzędu nie będzie. To w takim razie na koniec już i ostatnie pytanie, być może takie bardziej dotyczące już samej motywacji decyzji dzisiejszej pana prezydenta. Czy względy humanitarne, czyli rozpoczęcie głodówki przez obu panów posłów uwięzionych, te właśnie względy humanitarne były głównym powodem, dla którego pan prezydent postanowił po raz drugi panów posłów ułaskawić? Pani redaktor, tu jest wiele wątków i wiele powodów stojących. Te państwowe, o których mówiłyśmy wcześniej, kwestia ładu, spokoju w państwie, nieeskalowania tej sytuacji, na pewno po prostu żywotnego interesu naszej ojczyzny, aby to nie była sprawa, która w tak dramatyczny sposób dzieli społeczeństwo z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami w relacjach również międzynarodowych. To jest pierwsza kwestia. Bez wątpienia względy humanitarne to są w ogóle względy, które zawsze prezydent przy wszelkich kwestiach ułaskawieniowych bierze pod uwagę. Nie można tutaj abstrahować od kariery zawodowej dotychczasowej, od nieposzlakowanej opinii panów ministrów, od tym, czym się zajmowali. Pani redaktor, powiedzmy sobie szczerze, ktoś, kto całe życie walczy z korupcją, nie ma zbyt wielu przyjaciół. To prawda. Natomiast oczywiście względy humanitarne, rodzinne i sam fakt trafienia do zakładu karnego w takich, a nie innych okolicznościach, pomimo ułaskawienia, myślę, ale że tutaj, tu że tutaj tych elementów jest bardzo dużo. Wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej. No jednak przez to nielegalne uwięzienie posłów na Sejm, który jest, no powiem szczerze, z poważną rysą. No bo do kogo my możemy być w tej chwili porównywani? No możemy być porównywani chyba tylko do Białorusi, no bo jest akurat za granicą. Pani redaktor, to w ogóle tak, to już symbolika wydarzeń, kiedy panowie zostali zatrzymani,
prezydent był na spotkaniu w Belwederze, przecież właśnie z Białorusinami. Jednym z głównych było spotkanie z panią Cichanowską, ale przecież jednym z głównych tematów była kwestia omawianych również podczas, była kwestia polskich dysydentów, była kwestia pana Poczobuta. Jest w tym jakaś przewrotna symbolika, tak? Natomiast to, co bardzo martwi, to pewnego rodzaju takie podwójne standardy płynące z zagranicy, tak? Dzisiaj jasne wypowiedzi polityków niemieckich, że wszystko, pełne co jest poparcie. W Polsce, cieszy się pełnym poparciem, prawda? Rzecznik Komisji Europejskiej. Szef partii pana premiera Tuska mówi zielone światło, fantastycznie. Rób dalej. Jest tak. Wszystko w porządku, prawda? Kilka tygodni temu w Pałacu Prezydenckim w imieniu pana prezydenta przyjmowałam panią komisarz Jurową. Oczywiście to był inny moment, tam głównie była kwestia mediów, sądów, ale też, no, sprawa mediów publicznych już się wtedy toczyła, tak? Głos wczoraj rzecznika Komisji Europejskiej. No, nie będziemy komentować spraw, będziemy się przyglądać praworządności. Trudno nie zauważyć tutaj absolutnie podwójnych standardów, ale tak jak zapewniałam w ostatniej naszej rozmowie, bez wątpienia pan prezydent przez całe te 18 miesięcy, które zostały kadencji, to będzie główna rola, aby Konstytucji i Prawa Rzeczypospolitej strzec. Ja spoglądam na zegar, ale to pytanie muszę jeszcze na koniec zadać. Była wypowiedź, ja powiem szczerze, że jednak brutalna, być może nawet ocierająca się o wypowiedź ordynarną. Wiceminister Sprawiedliwości, która z taką lekkością powiedziała sobie na konferencji prasowej, że głodować sobie każdy może, bo jest w Polsce wolność. Jak pani minister patrzy na tego typu wypowiedzi? Powiem szczerze, ja nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Znaczy, patrząc na to, że pan minister Bodnar przecież jest byłym rzecznikiem praw obywatelskich. Jest byłym wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jak rozumiem, grono najbliższych współpracowników pana ministra to są osoby wywodzące się z tych urzędów, wywodzące się z adwokatury, działające w różnego rodzaju komitetach prawno-człowieczych. Często z bardzo ważnymi dokonaniami na tym tle. Nikt tego nie kwestionuje. No, taka wypowiedź jest po prostu bulwersująca. Ja naprawdę, proszę mi wierzyć, panie redaktor, no, jest to trudne do skomentowania. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakie trzeba mieć nastawienie do sprawy, aby w tak dramatycznej sytuacji, tak jak pani redaktor mówi, z taką lekkością się do tej sprawy odnieść. No jednak nie można tego widzieć w takich kategoriach. Trzeba widzieć cały kontekst sprawy. Tak jak pan prezydent mówił, będzie podejmował wszelkie lekalne metody, żeby panowie trzeba mieć w sobie też trochę klasy, myślę, jak się zajmuje takie stanowiska. To chyba jest nieodzowne i konieczne. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani minister Małgorzata Paprocka, minister w kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, była gościem Telewizji Republika. Szanowni państwo, cały czas demonstracja w Warszawie. Ponad 300 tysięcy osób dziś dotarło do Warszawy. Część nawet nie była w stanie dotrzeć już na samą demonstrację. My mamy w tej chwili reportera pod siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, ale wrócimy do niego po krótkiej przerwie.